Witam serdecznie. Tutaj zaczęliśmy już nagrywać, dlatego też oficjalnie też jeszcze powiem, że obejrzeliśmy przed chwilą film po tamtej stronie Aki Kaurismäkiego. Naszym gościem jest pan Andrzej Kowalczyk, który jest... Witam państwa. Nasza rozmowa jak zwykle zresztą będziemy rozmawiać o trzech aspektach. Pierwszy to komentarz do filmu, który właśnie zobaczyliśmy z perspektywy fachu, z perspektywy scenografii. Pan Andrzej jest wykładowcą na uczelni, więc tu jest też ekspertem, no i że też jest praktykiem od lat 70. Debiut w 77 roku i potem przez wiele, wiele lat współpracy z wspaniałymi twórcami, z Bajonem, z Marczewskim. Szulkinem, tak, którego jest. Już nikt nie pamięta. No i oczywiście nie tylko moja ukochana ucieczka z kina Wolność, ale również ukochany Kleks. Podróże pana Kleksa. Tak, ukochany. No, między innymi z dzieciństwa. Jest z nami też Marcin Nowak z Centrum Myśli Jana Pawła II. Tutaj będziemy poruszać z Marcinem ten aspekt wymowy filmu i jego wartości, jego duchowości, tak można powiedzieć. Chociaż bardziej tutaj mówimy, wydaje mi się, że w tym przypadku będziemy mówić o takich wartościach ogólnoludzkich. O głębszym wymiarze mi się wydaje. Tak, będziemy próbować zobaczyć film, to o czym rozmawialiśmy kiedy na początku, jeszcze w czerwcu, przed wakacjami, czyli tym z głębszym wymiarem tego obrazu. Spróbować posłuchać też was i waszego czytania tego filmu na tym poziomie duchowym, świata wartości. Tak myślę. A zaczynamy od pana Andrzeja i prosimy o komentarz profesjonalisty z punktu widzenia właśnie scenografii. Ten film, jak go zobaczyłem jak już jakiś czas temu w Berlinie, to pomyślałem sobie, że akurat przy tym obrazie to właśnie chciałbym porozmawiać właśnie z scenografem. No tak, a tu będziemy wszyscy mieli problem, prawda? Z tym filmem, a już z tą stroną scenograficzną, jakby stroną plastyczną, to na pewno też. Coś muszę powiedzieć trochę, że zanim zacznę rozmawiać o tym filmie, czy się wypowiadać na temat scenografii przy tym filmie, to trochę muszę coś powiedzieć na temat swojego stosunku do scenografii w ogóle filmowej. On przez te moje tam 40 parę lat pracy zawodowej się zmieniał oczywiście. A zaczynałem w ogóle jako asystent scenografa wielkim filmem kostiumowym Potop. No to troszeczkę wtedy a moje myślenie o scenografii było inne. Krótko powiem tak, że może taka anegdota. W środowisku filmowym się mówi o tym, że najlepsza muzyka do filmu, na pewno państwo słyszeli coś takiego, najlepsza muzyka do filmu to ta, której nie słychać, prawda? Ona tak jest sklejona z filmem, prawda, spasowana, tak współbrzmi razem z filmem, że to rzeczywiście to może być powód do takiej wysokiej oceny, że jeżeli dzieło filmowe jest pracą całego zespołu ludzi i kiedy ta muzyka, której, jak mówię, nie słychać, to znaczy, że ona jest tak cudownie zespojona z filmem, że tworzy, potwierdza tą regułę, że praca przy filmie to jest praca zespołowa. Ja to na swój taki prywatny użytek przenoszę, jak ze studentami rozmawiam, z asystentami swoimi przy jakiejś realizacji, że ten pojawia się w kinie, istniała ona zawsze, ale jakoś tak nie była akcentowana, scenografia, której nie widać. I tu mamy taki przykład, prawda? Wszystko to, co żeśmy odtąd z tej strony scenograficznej w tym filmie widzieli, to w zasadzie robiło wrażenie wszystko wnętrz absolutnie naturalnych, że wszystkie zostały wzięte tak, jak były. W to nie wierzę i proszę nie wierzyć, ale to takie to robi wrażenie. Taka absolutna przypadkowość, taka wyborze obiektów zdjęciowych, prawda?
No oprócz takich efektownych na początku, jak ten port wspaniale, czy tu w końcówce te budynki z czerwonej cegły po drugiej stronie, to widać wybrane zostało. Ale od samego początku wszystkie wnętrza, przez które tam wędruje i obiekty wędruje ten bohater nasz, poprzez postaci, które są tak już kompletnie odarte z jakiegoś efektu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Gra tego restauratora. No nie wiem, czy mamy wchodzić tak głęboko w taką analizę. Jak go zobaczyłem pierwszy raz, jak on się pakuje, byłem przekonany, że wyprowadza się z hotelu, no z jakiegoś taniego hotelu. Potem mamy recepcjonistkę albo panią, która wynajmuje mieszkanie, prawda, facetom w delegacji, ale on jej oddaje obrączkę. Wtedy rozumiem, że to jest jego żona i ta butelka schowana za kaktusem to coś znaczy, prawda, i powód jego odejścia wyjaśnia. I teraz zwróćcie uwagę, jakie to są strasznie drobne, niezauważalne rzeczy. Ale w takiej odartej z efekciarstwa scenografii one zaczynają coś znaczyć. To znaczy namawiam, żebyśmy zawsze pamiętali, że jeżeli kino jest sztuką obrazu, a to należy pamiętać, bo to jest sztuka obrazu. Teatr jest sztuką słowa, upraszczając troszeczkę, ale słowa. A kino jest sztuką obrazu. Są filmy, które nie pada żadne słowo przez cały film, a wszystko wiemy i przeżywamy. Dociera to do nas. A teraz z kolei, nie wiem, kurtyna się w teatrze podnosi, ciemność kompletna i słyszymy ten głos jak dzwon Radziwiłowicza i skóra nam cierpnie na plecach, jeżeli to jest dobre wejście, prawda? Więc siła wyrazu w kinie i teatrze, specjalnie się tym przykładem posługuję, a na czym innym polega? W związku z tym w kinie nie ma rzeczy nieważnych. Nawet kiedy one są, znalazły się w kadrze, że jakieś przedmioty, rekwizyty, nie wiem, szyld, przypadkowo, decyzja była, że możemy go pokazać. Taka jest zasada, ja nie wyobrażam sobie inaczej, chyba że robią film ludzie, którzy są nieświadomi tego, co robią. Z tą scenografią naszej kinematografii jest problem taki, bo rozmawiamy z młodymi krytykami, prawda? A to ja apeluję, żeby się trochę tym zainteresować. A przez lata 90., całe lata 90. robiłem, pracowałem w reklamie. W kinach filmów prawie się w ogóle nie robiło. Był taki rekord 9 rocznie chyba. 9 filmów, teraz się robi 40. To ponieważ to były początki reklamy w Polsce, a wielkie agencje tutaj pozakładały swoje filie, te sieciowe, światowe agencje, poprzyjeżdżali szefowie artystyczni agencji, strasznie ciągnęli poziom w górę i to się jeszcze dość szybko stało. W połowie lat 90. zdobywaliśmy reklamą nagrody na wszystkich festiwalach filmów reklamowych. To było naprawdę wydarzenie. Robiłem takie reklamy, które potem chodziły w MTV, a robiłem reklamy dla Amerykanów. O co chodzi? Pracowałem wyłącznie właściwie z zachodnimi reżyserami wtedy. Relacje między reżyserem a scenografem na zachodzie, między reżyserem a scenografem w Polsce to są dwa światy. Naprawdę.
Robiłem reklamę dla ważnej agencji. Przestrzegali mnie, że przyjeżdża gwiazda ze Stanów. Taka, która pracuje z najlepszymi nazwiskami aktorskimi. Nie będę tego wymieniał, bo przyjeżdża wysoki, rudy facet z długimi włosami, w dżinsach i w kurtce i rozgląda się, a jest plan gotowy. W tym czasie reklamy się robiło na tej zasadzie, jeszcze faksy działały, ale jeszcze internet tak nie działał. Czy w ogóle chyba nie wiem. Chodzi o to, że storyboard powstawał w agencji, ja wiedziałem, on wiedział co robi, on tam w jakieś korekty, ale ja według storyboardu budowałem dekoracje, nie miałem innego wyjścia. Według własnej, no i pod opieką artystyczną agencji tworzyliśmy te dekoracje. On przyjeżdżał do gotowego bez żadnych konsultacji. Przyjeżdża facet z drugiego końca świata, z kieszeni dżinsów, wyciąga taki albumik Taschena, nie wiem, pewnie znacie, o sztuce. Wydawnictwo Taschen to sztuką się głównie zajmuje, duże albumy, ale takie zeszyciki. Świetne, każdemu polecam. Wszyscy malarze, którzy są jakoś na rynku obecnie, to tam reprodukowanie, tam jest fajny tekst, dobre reprodukcje. Jak się chce kogoś, z kimś nawiązać taki kontakt bliższy z jakimś twórcą, Lucien Freud na przykład, czy Francis Bacon, żeby wymienić tych swoich. A ostatnio bardzo głośny Hockney, David Hockney, prawda? I on wyciąga taki wysargany ten album, zeszycik Taschena. Ja się patrzę, to jest Canaletto. I w ogóle przyjeżdża na plan i gdzie jest scenograf? On nikogo się nie pyta, tylko gdzie jest scenograf? Siadamy, on wyciąga ten albumik Canaletto. Ja się uśmiecham, bo Canaletto, no wiadomo. A on tam szuka, pokazuje mi jakiegoś gondoliera na łódce i mówi, zobacz ten kubrak czerwony i te żółte portki. I tak pojedziemy. Uwaga, to są hasła, to są znaki, ale jak ludzie pracują w branży, to takimi hasłami, znakami się posługują, prawda? I w zasadzie po 15 minutach ja mam poczucie, że my się znamy parę lat, że myśmy już razem pracowali. A to tylko to, że on jest z tej samej branży, no, że to jest filmowiec. I wie, że pewne kody można sobie, pewne tropy wskazać współpracownikom i wszyscy jadą w tą stronę. Niepotrzebne są narady, a malarstwo, no coś jest lepszego jako taki, prawda, wizualizacja pomysłu, prawda? I co z tej współpracy właśnie podczas reklam, lata 90., ten trudny moment dla polskiego kina, wziął pan sobie do późniejszej pracy już teraz współcześnie? Ależ oczywiście i to chociażby takie doświadczenia. Mm-hmm. Z każdym zachodnim reżyserem, no bywały różne tam, może nie wszystko tak było wspaniale, ale z każdym miałem kontakt poprzez sztukę, poprzez malarstwo. A taki Kevin Malone, z którym robiłem taką, a tego pewnie już nie pamięta, albo nie widział nawet, reklamę EB, to była właśnie pierwsza polska reklama, poszła do MTV, to był taki sukces, Studio Opus, no te najlepsze reklamy robiłem z Opusem, z Piotrem Dzięciołem. To on tylko mnie pyta o to, jak ile razy się spotkamy, a znamy się już bardzo długo, to przyjeżdża, a kogo teraz? Ja mam, że tak powiem, na tapecie, jak tu wspomniałem, David Hockney, Francis Bacon czy Lucien Freud. A ja mówię, kogo ja mu to wtedy
to on leci do internetu, nawet chce obejrzeć. A Belmer taki jest, urodził się w Katowicach. Od niego się dowiedziałem, że tak gdzieś wygrzebałem tego Belmera. To taki trochę właśnie rzeźbiarz. Takie bardzo takie erotyczne kompozycje z lalek robił. Ale to ciekawe, to bardzo zaskakujące zestawienie. To nic z takimi współczesnymi performance'ami czy tymi sztuczkami, które się współcześnie robi, nie ma nic wspólnego. To on przychodzi na drugi dzień i mówi, słuchaj, on się w Katowicach urodził. Znaczy, powiem wam, że to jest po prostu zasada, że się tym malarstwem człowiek posługuje, bo to jest taki kod, no, porozumienie, natychmiast się odzyskuje porozumienie. A wracając na chwilę do tej reklamy, to żebyście wiedzieli państwo, reklama czego dotyczyła? O tym Canaletto, a reklama Olej Kujawski. Proszę bardzo. To się dobrze składa. To się daje złożyć. Tego nie wolno nigdy lekceważyć. Tego plastycznego przygotowania, tych znaków, które się w sobie ma. A Kevin Mulroney mówi mi, słuchaj, a kamera stoi w środku, aktor nadbiega, to jego film robiliśmy, to nie była reklama. Nadbiega z zewnątrz i tak się dopada do szyby, że się tak rozgniata twarz jego. To był pewien zabieg taki trochę formalny. Tam ja próbowałem coś jeszcze dodać na tą szybę, jakąś folię czy coś. Ale on mówi, wiesz, tak się rozgniata, tak jak te twarze Bacona. Czyli malarstwo jako hasło. Hasło od razu ja wiem, bo co rozgniata, no jak? Jak? A proszę zobaczyć portrety Bacona. To dokładnie tak są zbudowane. Zapraszam tutaj naszych uczestników też do zadawania pytań, jeżeli macie. Ja mam takie jeszcze, jak pomyślcie, mam jeszcze takie pytanie. Mówił pan o tym, że scenografia, zwłaszcza jak jest taka estetyczna, to wszystko, co się w niej pojawia, to ma znaczenie. Czy może ma pan takie doświadczenie takiej pracy nad takim filmem, kiedy te detale w sposób szczególny były wymowne, w sposób szczególny miały właśnie znaczenie w filmie? Znaczy, ja uważam, że w każdy, jeżeli jakoś dajemy sygnał z tym, że jakiś przedmiot znaczy, no tak wspomniałem, no sami pamiętacie pierwszą scenę z kaktusem, czy początek filmu, ta żona siedzi przy stole z takim dziwacznym, Te pomysły czasami się mogą tworzyć na planie, ale to ma znaczenie. To ten kaktus, jak widzimy w kadrze, stoi, nic nie znaczy, albo nas intryguje, coś musi znaczyć. A potem wiemy, że za tym kaktusem stoi butelka wódki, prawda? To tak się ja widzę, że tak coś nie do końca jest, może się rozumiemy, ale to są takiego rodzaju znaki. To nie, ten kaktus się nie pojawił tam przypadkowo, to wiemy. Czy to był dobry pomysł, to jest jakby osobna sprawa, ale tam było bardzo wiele takich rzeczy w tym filmie. To jest klasyczne takie kino, jak mówię, o tej scenografii, której nie widać, prawda? Że ona nie istnieje w formie takiej, że się jakby nie eksponuje sama. Jak mamy, nie wiem, film, no nie wiem, Jak zostać królem, akurat o nim mówię, bo tam takie na świetle było w mieszkaniu Jeffrey Rush, prawda? Grał logopedę, ale takiego oszusta, prawda? Świetna rola. No to w jego mieszkaniu było takie na ostatnie piętro kamienicy, takie na świetle u góry. No to naprawdę byłem przekonany, że to jest studio. No bo to jest, to trzeba oświetlić i tak dalej, ale w jakimś piśmie fachowym się dowiedziałem, że nie.
że to było znalezione. Oświetlacze mieli straszną robotę, bo uzbroić światłem na zewnątrz, bo trzeba się odciąć od dnia, od pory dnia i tak dalej, mieć stale to samo światło. No to to już jest wnętrze, ono tam rozmalowane, jakieś tapety i tak dalej. Bardzo skomplikowanie, plastycznie pomyślane. Odstaje trochę to wnętrze od całej reszty filmu, w sensie takiego plastycznego wyrazu, mocy tego wyrazu. To są filmy po prostu, które jakby ta scenografia jest obecna w sposób taki dostrzegalny. Wyraźny, coś pełni jakąś rolę, ale ja miałem takie doświadczenia, na przykład, nie wiem, film Magnat i film Dreszcze, no to wszystko były bardzo scenograficznie wyrobione, musiały być takie. Ucieczka z kina Wolność. No, całe kino budowane w studio, prawda? A to zadawano mi to pytanie. Teraz pewnie by takiego pytania nie było. Zadawano mi pytanie, dlaczego budowaliśmy kino w studio. Kin było dosyć. W Łodzi to robiliśmy, a tam było dosyć duże kino. Nie pamiętam, jak się teraz nazywa. Już nie istnieje na pewno. Proszę? Już nie istnieje. A właśnie. Ale chodzi o to, że siła, moc projektorów kinowych nie wystarczała do eksponowania obrazu na ekranie w sytuacji scen w kinie, w sali kinowej, prawda? Czyli siła ekspozycji obrazu z ekranu musi być wystarczająca, w związku z tym po pierwszych tam próbach z operatorem Jerzym Zielińskim żeśmy stwierdzili, że trzeba budować w studio wielkie kino, wielkie wnętrze, całym zapleczem i w maskowanym miejscu wstawić taką słynną maszynę w studio w Łodzi. Ona chyba jeszcze istnieje. Wyglądała trochę jak lokomotywa, ważyła pół tony. I to była taka maszyna do tylnej projekcji, ustosowana w różnych sytuacjach wcześniejszych, też ją używano. Ona tam miała lampy chłodzone wodą, to jakaś bardzo skomplikowana rzecz, ale to funkcjonowało, a dawało taką siłę światła na ekran, bo mamy tam sceny, Gajos przechodzi na ekran i tak dalej. Wszystko musiało być widoczne. Jeżeli coś jest za jasne, to obraz znika, prawda? I tak dalej. Tam to trzeba było zbalansować. No więc to kino, mimo że wtedy jak robiliśmy, to właściwie się działo współcześnie, to jednak wymagało ogromnych tam nakładów, działań scenograficznych. Poza tym Wojtek Marczewski jest... nigdy tego tak nie eksponuje, ale ma taką wrażliwość plastyczną, niebywałą. Bardzo często się odwołuje od swoich wspomnień, doświadczeń i tak dalej, że tak potrafi mnie wycisnąć ze mnie taką starannością. Jak z nim się pracuje, to już się wie, że to będzie pewien moduł w szukaniu obiektu, ale to jest fascynujące z kolei. Jak się trafi dobrze. Jeszcze więc tak trochę zakończę, tylko pamiętajmy o tym rozróżnieniu. Scenografia jakby kreacyjna bardzo. Jeżeli spójna stylistycznie, to już tylko wszyscy się cieszymy, jest udane dzieło. I scenografia, której nie widać, która tak... to jest potrzebne przy filmach, możliwe, że tego typu, że widz musi uwierzyć, że ogląda realny świat, a nie wytrenowany przez realizatorów. Tak zbliża się do dokumentu, uwiarygadnia to, co się dzieje. To jest też nawet jeszcze trudniejsza, bo w jakimś sensie niewdzięczna
ale tam ta niebieska ściana w tej restauracji, te żółte, takie jakby przetarte drzwi, okropne, prawda? No taki też świat widzimy koło siebie. Jeżeli kino szuka takiego, chce dotrzeć do widza z jakimś, z prawdą pewną, no to co, może to jest droga. Ja wiem, że coś takiego jest. I ja sam chętnie się do takich filmów zabieram. One są piekielnie trudne, bo mamy ciągle pewien taki przymus estetyzowania świata, prawda? W kinie. A naprowadził mnie na ten trop i w ogóle odkrył taką sferę. Już kończę, naprawdę. Marek Piwowski. Ja robiłem z nim, to się nazywał, film nazywał się Oscar, taki trochę godzina telewizyjna, początkowo planowany jako spektakl telewizyjny, ale powstał film i to było według dosyć popularnej wtedy książki Oscar i Pani Róża, tego Francuza, ta książka, to jest, proszę? Emanuela Schmidta. Tak, to jest... A historia chłopca, który umiera na białaczkę w szpitalu, tam te jego ostatnie 20 dni. Książka ta była popularna, bo Otylia Jędrzejczak, pod wpływem tej książki, dobrze mówię, Jędrzejczak, pływaczka nasza, podarowała na fundację, która miała pomagać chorym na białaczkę, ofiarowała swój medal olimpijski. I to też bardzo tej popularność tej książce przyniosło. I Marek Piwowski, jak nim obiekt, to jest bardzo delikatny człowiek. On nie ma tych takich reżyserskich manier rządzenia i narzucania swojej woli. Jak nim robiliśmy w takim szpitalu w Otwocku skromniutkim, ale bardzo ciekawym, bo sale dziecięce były przedzielone szybami, czyli taka głębia naturalna się od razu wytwarzała. Mogliśmy ciekawiej to pokazywać, choć to znaczy ciekawiej. To mnie zastanowiło, że Marek Piwowski do współpracy poprosił Jacka Bławuta, który był wtedy, już on ma za sobą teraz fabularne filmy, ale wtedy był bardzo dokładnie dokumentalistą. I do pewnej fabuły, historyjki wymyślonej, nie opartej na faktach, to dokumentalista, to ciekawe. Potem, kiedy ja tak trochę się rozpędzałem, że tu, wiesz, tu w perspektywie, bo to Boże Narodzenie, to choinkę tam, wiesz, na końcu korytarza i takie trochę filmiarstwo uprawiam, a on, wiesz, może nie, wiesz, no a może nie, może za dużo, i ciągle coś nie, i nie, ja myślę, co jest. Jak zobaczyłem ten film, to zrozumiałem. Ten film się tak, ta literatura, moim zdaniem, ona się lekko tak ociera o kicz. To tak, można się omsknąć w ten kicz, tak nawet głową w dół. I o to chodziło po prostu, żeby nie takiego filmiarstwa nie uprawiać. To filmiarstwo jest jednak gdzieś, się smędzi po naszym kinie dość wyraźnie. A, no, czyli mam nadzieję, że tu żeśmy się zrozumieli, jest scenografia i kino kreacyjne i jest kino, które jest w swoich środkach bardzo skromne, po to, żeby nie zakłócić naszego kontaktu z tą prawdą, którą ten film chce pokazać, przekazać. Może coś takiego. Teraz jeszcze głos oddaję uczestnikom. Czy macie jakieś pytanie? Śmiało, śmiało. Powiem wam, że to malarstwo naprawdę trzeba oglądać. Krytycy nasi polscy, nie chcę się tutaj znęcać, ale to troszeczkę nas różni. O,
Trochę o zdjęciach jeszcze, ale to się ogranicza do tylko jakiegoś komplementu albo przemilczenia, a o scenografii to już w ogóle. Proszę, polecam naprawdę bardzo dobrą książkę Alana Starskiego pod tytułem Scenografia. On pisze o pewnych zabiegach takich technicznych. On pisze o tym, że bardzo często producent zachodni w pierwszej kolejności zatrudnia scenografa. A z prostego powodu. Gdzie ten film będziemy robili, w związku z tym to będzie miało wpływ na budżet, prawda? Gdzie on znajdzie obiekty, które będą tłem, no, obiektami zdjęciowymi przyszłego filmu, to od tego będzie zależał budżet. A scenograf ma swój budżet, dlatego bardzo często nazywa się taką rolę pełni production designer. Alan, jak robi na zachodzie filmy, to ma swojego księgowego. Ja w ogóle się pieniędzmi nie zajmuję, a umiem szybko liczyć oczywiście i dlatego zawsze mnie biorą do małych budżetów, bo tam się trzeba gimnastykować. A gdzie jest dużo pieniędzy, to mnie nie biorą. Ale to tak jest. To co to znaczy? No to przecież to oni tam już dobrze naprawdę wiedzą na zachodzie, jak się do tego zabierać. A bardzo często, no to ostatnio się zdarza, zapraszają mnie do filmu, z obiekty są przez reżysera z operatorem wybrane. Reżyserzy nasi strasznie, mówię o kulisach, niczego nie zdradzam, to jest oczywiste, a jakby reżyserzy to słyszeli, byliby oburzeni, ale moim zdaniem nawet na poziomie kształcenia w szkołach, dwóch szkołach filmowych, czyli w katowickiej i warszawskiej, łódzkiej, przepraszam, reżyserzy mają za mało zajęć operatorskich. Tym jeszcze każdy reżyser na zachodzie się różni, z tymi co pracowałem, każdy dokładnie mówił, jaki obiektyw, gdzie kamera, to jaki charakter światła, operatorowi, a nie, że u nas reżyser, no wiesz, jakbyśmy tu poświęcili i tak dalej, trochę żartuję, dlatego takie odgrywam tu scenki, ale to słuchajcie, to jest skandal, no nieznośne to jest. A ja nie mam kompleksów, ja swoje już zrobiłem, prawda? Już jestem raczej bliżej drzwi wyjściowych, a nie wejściowych. Ja mogę o tym mówić swobodnie, bo tak jest. Oczywiście są bardzo dobre pary, reżyser, operator. A to było na pewno Jurek Zieliński, Filip Bajon, czy Jurek Zieliński, Wojtek Marczewski. To się zdarza nieraz. To była, byłem przy tym, Hoffman z Wójcikiem, mimo że kompletnie różni, to jednak po to, co by tu nie powiedzieć, najlepszym jest filmem ze całej trylogii. Jeden najlepszy chyba wybitnym filmem Hoffmana. To też się razem to składa, ale nasi reżyserzy, to z czego się na zachodzie, to się w ogóle nigdy nie spotkałem z tym, są niedouczeni pod względem takiej praktyki, doświadczeń sztuki operatorskiej, no konkretnie. A jak to jest na styku z scenografią? Proszę? Ze scenografią to jest, no oczywiście jest różnie. Świetnie się pracuje z Bajonem, bo on zawsze oczekuje czegoś. On może nie do końca, mówimy o jakimś ogólnym charakterze filmu i plastyce i jakiejś jego myśli przewodniej samego filmu, a ciągle jakby oczekuje co ja zaproponuję, jak ja to widzę. To jest wspaniałe. To nie jest tak oczywiście, że wszystko akceptuje i tak dalej, ale on potem pracuje z kimś innym i mówi taką troską do mnie, że 3 miesiące szukali jakiejś łąki. Łąkę można szukać tydzień. Jeżeli się znajdzie jej przez tydzień, to nie ma co szukać.
po prostu. A jak zobaczyłem pana tą łąkę, to myślę, że jeden dzień powinien wystarczyć. To są też żarty. Jest trochę takiego, pompuje się pewne sprawy. Ale przepraszam, ja tyle mówię, panowie. Dobrze, ale właśnie mówił pan przede wszystkim to takie połączenie z tym, co tutaj Marcin, chciałem do Marcina zaprosić, bo mowa o tym, że film dociera z prawdą, dociera z konkretną prawdą. Więc jaką prawdą ten film dociera do nas pod tym względem głębszego wymiaru, jak to nazwałeś, Marcin? No, to jest bardzo dobre pytanie, bym chciał też was bardzo posłuchać, bo tak jak doskonale wiecie, te warsztaty, te spotkania mają też nie tylko poznać wybitnych ekspertów, posłuchać o tym, jak film powstaje, ale tego, żebyśmy poszukali w tych obrazach głębszego wymiaru, dotknęli przynajmniej tego świata wartości. Więc ja myślę sobie, chciałbym się z wami podzielić jakby swoją refleksją po tym filmie, ale też bardzo chętnie bym chciał was posłuchać, jak ten film was gra, jakich dotyka rzeczy, czy zgadzacie się z moją interpretacją tego obrazu, czy też nie, czy chcielibyście mieć jakąś inny sposób patrzenia na ten głębszy wymiar tego filmu. Bo ja sobie pomyślałem o tym tak, oglądając ten film, dopiero mi to przyszło teraz do głowy właściwie, jak go czytać, bo ja się zatrzymałem na tej scenografii, szczerze powiedziawszy. Zatrzymałem się na tej scenografii, na tym takim przaśnym, właśnie takim nie jakimś takim efekciarskim, tylko takim właśnie odrapanych przestrzeniach, prostych twarzach, takich już właśnie naprawdę takich trochę naturczyków naszych, jakby tak, gdzieś jak oni ratują. I to mnie jakoś przez długi okres zatrzymało w tym filmie, także nie mogłem wejść dalej, ten głębszy wymiar. Ale później teraz sobie pomyślałem, patrząc tutaj na ściągę, którą sobie przygotowałem, że dla Wojtyły, bo tak sobie pomyślałem, o czym właściwie jest ten film. I oczywiście można się zatrzymać na tym poziomie takim najprostszym, że to jest film o emigrantach, o spotkaniu, Aleppo i tak dalej. I to jest jakby jeden wymiar, wydaje mi się bardzo ważny, ale zainspirowany słowami Wojtyły, który wygłosił orędzie na Światowy Dzień Pokoju, właśnie on mówił o tym, że mądre przeżycie spotkanie z emigrantem, z drugim człowiekiem, mądre przeżycie może nas czegoś nauczyć, może być wnieść w jakiś sposób w nasz świat inną wrażliwość. Ważne jest to, żeby w tym spotkaniu nie zatracać swojej wrażliwości, swojej tożsamości, ale spotkać się i być otwartym na dialog. I tak pomyślałem sobie, okej, no dobra, ładnie to brzmi, ale gdzie to znaleźć w tym filmie? I pomyślałem sobie, że chciałbym się podzielić swoją interpretacją na ten obraz z wami, posłuchać, co wy o tym myślicie. Dlatego, że ja się zastanawiam, no dobra, ale czego on nauczył? Kto się tutaj czegoś nauczył właściwie w tym filmie? Czy można w ogóle zobaczyć w tym filmie jakieś takie ziarna tego, że ktoś się coś uczy? I wydaje mi się, że tak, znaczy na pewno uczy się ten właściciel tej restauracji, znaczy w moim przekonaniu, dlatego że on dopiero po spotkaniu z tą ogromną miłością tego emigranta Halego do swojej siostry, ja się zacząłem zastanawiać, czy to nie był dla niego punkt przełomowy, że on wrócił do swojej żony. Znaczy jak zobaczył to, zobaczył to, jak on wstanie, jak on nie może być spokojny w tym świecie, tylko cały czas jakby pytał tą siostrę, żyje tą siostrą, co się z nią dzieje. Więc ja sobie pomyślałem, że właściwie ten film jest nie tyle o emigrantach i o relacji jakby Europy do stosunku do emigrantów w Aleppo, czy wszędzie w tych miejscach, gdzie są konflikty, ale to jest tak naprawdę film o więzi, o sile relacji, tego, czego my się możemy nauczyć w spotkaniu z przedstawicielami świata właśnie kultury islamskiej, czy w ogóle świata jakby zakorzenionego jednak w takiej przestrzeni, gdzie wspólnota jest bardzo ważna. Więzy krwi są bardzo ważne. I w tym spotkaniu z drugim, z innym, mądrze przeżytym, właśnie tak sobie pomyślałem, że my się tego możemy nauczyć i w tym filmie to znalazłem. Znaczy znalazłem właśnie film, który opowiada o ogromnej sile więzi i o tym, że spotkanie z drugim człowiekiem, mądrze przeżyte, bo to też ciekawe jest, jak się zaczyna, że oni dają sobie popysku, tak? Znaczy dają sobie popysku, a później siadają wspólnie i jedzą, on się dzieli z nim i później go zatrudnia. Więc tak sobie pomyślałem, że właśnie dla mnie osobiście ten film jest o tym, o więzi i o tym, że można się nauczyć od drugiego człowieka tej ogromnej tęsknoty i siły wspólnoty, którą my w Europie trochę zatraciliśmy. Znaczy w naszej kulturze indywidualizmu i takiego właśnie ciągłego bycia ja przez różne przypadki zapomnieliśmy, że jesteśmy, i to też u Wojtyły bardzo wyraźnie wybrzmiewa, jesteśmy stworzeni do relacji z drugim człowiekiem, po prostu. Jeżeli tej relacji nie ma, to w jaki sposób jesteśmy kulawi, jesteśmy wybrakowani, tęsknimy za czymś. I ten film mi to uświadomił i z tym chciałem się z wami podzielić. Czy w ogóle ten trop waszym zdaniem jest słuszny, czy on się faktycznie, można powiedzieć, że to spotkanie w porcie, kiedy on
takim wytęsknieniem czekał na tą siostrę, kiedy ona przybędzie, było jakimś punktem przełomowym w historii tego restauratora, który postanowił być może wtedy, widząc na tą ogromną tęsknotę Halego, wrócić do swojej żony i odbudowywać tą relację, którą gdzieś tam z jakichś powodów się z niej wycofał. Być może właśnie z powodu tej flaszki schowanej za kaktusem, o której rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Więc to jest moja propozycja i zaproszę. Sądzę, bym też was posłuchał, co wy macie do powiedzenia. Czy ten trop w ogóle wam się gdzieś zapalił, czy on jest zupełnie jakoś marginalny? To już raczej wam... I teraz czas, rozumiem, żebyśmy sobie razem porozmawiali, nie tylko żebyśmy nas posłuchali. Nie zwlekajmy z... dużo, bo nie mam dużo czasu. Myślicie, że to jest dobre, że to jest ciekawy jakby sposób, że ta przemiana w tym naszym restauratorze zaszła wtedy, kiedy on się spotkał z tą ogromną miłością i tęsknotą za siostrą, czy jest zupełnie chybione, może nie wiem, potrzebował faktycznie kierownika sali i pomyślał sobie, okej, dlaczego właściwie nie wrócić? Mi się wydaje, że może już niekoniecznie do tego wątku, ale do całej produkcji, ona trochę pokazuje, że dobroć stała się trochę absurdem w dzisiejszym świecie. Że to bardzo fajnie wychodzi w tym filmie, że te osoby, które w zasadzie mają najwięcej jakiejś serca czy empatii, one zachowują się momentami irracjonalnie, ale oni to mają, a ci, którzy zachowują się zdroworozsądkowo, są bardziej chłodne i mają jakiś dystans do drugiej osoby. Przynajmniej tak to wyglądało z mojej perspektywy. Co do tego impulsu, wydaje mi się, że to jest możliwe, bo Khaled pokazał, że o rodzinę trzeba walczyć, po prostu. To był klucz, że nie można w jednym danym momencie przeciąć tej więzi i się od niej odciąć i zacząć życie na nowo dla samego siebie, tylko jednak ta druga szansa, jednak ta walka o te więzi i jakąś dalszą drogę jest istotna. I że jednak w tym właśnie całym świecie absurdu ta dobroć i miłość jest jakąś drogą, którą można obrać. Szczególnie w tym dzisiejszym świecie, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, co będzie jutro, nie wiadomo, jak wyjaśni się sytuacja z imigrantami, nie tylko. Trzeba po prostu widzieć człowieka, jakąś szansę na coś lepszego. To jest ciekawe też faktycznie, tak jakby, to dziękuję Ci za ten też głos. Ja jakby tak sobie pomyślałem faktycznie, że ta dobroć tutaj ma twarz właśnie tych przaśnych ludków, tych ludzi, którzy się pojawiają gdzieś tam za winkla i ratują go przed tym pierwszym razem, takich, nie wiem, bezdomnych, gdzieś jakby sponiewieranych przez życie. Tak, i że to nie jest jakieś wielkie dobro przez duże, tylko prosi ludzie w prostym odruchu solidarności. Tak samo gest tego kierowcy, prawda, który też właściwie mówi, pojechał przez transport, ile się należy, nic, ale to nie jest jakby twarz ogromnie, nie wiem, jakiegoś kaznodziei, wielkiego, nie wiem, przepojonego dobroczynienia. Zwykła twarz. Właśnie taka jak ta scenografia, zwykła, naznaczona jakby przemijanie. Właśnie. I to jest bardzo ciekawe. Dziękuję za to, bo mi to gdzieś umknęło faktycznie. Właśnie, że ten film, tak jak ta scenografia, wróćmy na to aktorstwo uwagę, na te postaci. Tam, to jest coś, no tyle wiemy o Finach, taki stereotyp, że oni są małomówni, nie okazują emocji. Ale to właśnie w tej sytuacji, na przykład tego kierowcy, nie było powiedziane patetycznie, prawda? To może by było trudne takie do... A to nie w tego typu filmie. On po prostu tak, wszystko tam się dzieje dosyć naturalnie. Czy ja dobrze to... Tak? Myślę, że reżyser chciał ten sposób bycia Finów zaakcentować, ale jednocześnie uciec od patosu, prawda? To też jest jego takiego sposób, to jako ten kaurizm jakiego na takie opowiadanie. To no tak. Momenty były zabawne, prawda? Tak. Znaczy to w ogóle też jest ciekawe, tak sobie też idąc tym tropem, muzyka, znaczy zestawienie muzyki, jak on bierze ten instrument, przepojony tęsknotą, przepojony właśnie taką autentycznością i gdzieś, a i drugi rodzaj muzyki, ten jakby osadzony w Finlandii, w tych klubach, gdzieś tak po prostu granie ładnie, nieładnie, ale jakby tak jakby sztampowo, trochę mechanicznie, prawda? Bo to jest kolejny wątek, jakby zestawienie tych dwóch rodzajów muzyki, dwóch wrażliwości, to co też Pan właśnie mówił, zimnego takiego trochę jakby odgrywania i tego autentycznego, przepojonego tęsknotą jakby świata właśnie relacji, bliskości, więzi. Tak mi się wydaje, że to też jest ciekawy wątek do takiego jakby myślenia o tym filmie. Świetnie, ten film w ogóle bardzo fajnie oswaja lęki, które są gdzieś teraz
społeczeństwie. Teraz ja tylko się dziwiłem, że Kałes Maki zrobił film taki mocno jednak nawiązujący do takich bieżących tematów. Ja bym się trochę kłócił z tym takim patrzeniem na ten film w takim stricte realistycznym kluczu. W sensie dla mnie on jednak mocno, on jakby jest naszą rzeczywistością, ale jednak w jakiś sposób trochę przekształcony. On jest taki jednak mocno kreacyjny, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na to aktorstwo, bo powiedzmy, możemy sobie jeszcze o filmach powiedzieć, że są mało mówni, ale to i wszyscy bohaterowie zachowują się w taki bardzo specyficzny sposób też. No, to jest on tak kręci te filmy, że to jest mój drugi, który widziałem. Rzeczywiście to jest coś takiego niesamowitego w tych bohaterach. I trochę mam wrażenie, że on właśnie ten nasz rzeczywisty świat tak przekształca, trochę żeby wydobyć z niego tylko to, znaczy nie tylko, ale te takie najbardziej dobre elementy, bo mam wrażenie, że z tego, że z tych bohaterów gdzieś emanuje dobro i to jest jakby też taka duża wartość tego filmu, że on jakby potrafi wyciągnąć te dobre na wierzch i nagle pokazać, że no, że ono jest, nawet w tych, jakby on nie, to też jest super, że on nie ucieka od tych takich drastycznych elementów, to się gdzieś tam wiążą z tą sytuacją, bo one gdzieś tam cały czas na obrzeżach tej historii są, gdzieś ta przemoc wobec tego głównego bohatera z tych takich powiedzmy grup, które są negatywnie nastawione do uchodźców, ten cały aparat państwowy, to wszystko gdzieś jest, ale ta groza tego gdzieś znika, a właśnie jakby na centrum historii wychodzi ta restauracja, która też jakby no, abstrahując od jakichś takich ekonomicznych czynników, nagle staje się miejscem, w którym można sobie zrobić wieczór sushi i nie wiadomo skąd wziąć Azjatów, żeby przyszli, a oni nic nie powiedzą, że to był śledź. Więc no, to jest bardzo te poczucie humoru, to jest takie akceptujące wiele rzeczy, które są przaśne, nieudane i tak dalej, i jakby pokazujące, że no nie szkodzi. To jest dla mnie ciężkie. Ten Jimi Hendrix tam na ścianie w kontekście tego, co tam było, tak. Co do scenografii też mi się właśnie wydawało, bo ona jest z jednej strony bardzo realistyczna, ale tam każdy element jest jakby tak wpleciony. A właśnie przypomnijmy, jak tam jest pokazany taki bezduszny mechanizm państwa, o czym tu zacząłeś mówić, czy coś wspomniałeś. Ta pani, która to przesłuchanie prowadzi, mimo że jest taką rzeczywiście osobą z północy, ale budzi naszą sympatię. Ona tak go pyta, zmienia tekst jak on chce. A potem jest wyrok. Nie, mówi, Aleppo jest fajnie, nic się nie dzieje, nikomu się tam nic nie dzieje, prawda? Taka ta bezduszność mechanizmów państwowych, władzy, Bóg wie jeszcze czego. Bardzo to spryt, to jest majstersztyk moim zdaniem, bo to tak poprowadzone przesłuchanie bardzo fajnie. Ja spodziewałem się pozytywnego wyroku, prawda? Że to państwo jest takie przychylne i to podkreślają. A potem jest trzask i jesteś bandytą w kajdanki na drugi dzień, prawda? No to jest dobra rzecz, to zacząłeś mówić o tym. Kochani, jeszcze nie mam za dużo czasu, więc jeszcze ktoś może chciałby się podzielić refleksjami. Zacząłem zastanawiać, jak ważny jest moment w filmie, w którym założymy sobie, o czym jest film. To znaczy, w momencie, kiedy przyjmiemy w pewnym momencie jakieś założenie, to potem tak naprawdę oglądamy ten film już z pewną myślą i klocki się chcąc, nie chcąc dopasowują do tego, co założymy. I wydaje, bo ja w trakcie tego oglądania w ogóle nie zwróciłem uwagi, że on wrócił do żony, dlatego że to mi nie wszło do głowy, to była taka myśl teraz przedstawiona, to jest ciekawe. W ogóle nie patrzyłem na ten film jako o spotkaniu ludzi ze sobą, tylko raczej jako film o tym i te piosenki, czy mnie piosenki podsuwały interpretację filmu. To jest film o tym, że zmiana jest trudna i w wielu przypadkach zmiana jest jałowa. Że się wychodzi, wraca, że się doprowadza do sukcesu
i przychodzi klęska w postaci ciosu nożem, także zmiana jest... że marzenia są trudne, tak? Może w takim najprostszym wymiarze. A spojrzenie na scenografię wyznaczył mi samochód, który był taki z innej epoki. I tak cały czas patrzyłem na tą scenografię i myślałem, jaki to jest czas, jakie to są lata. Tak, jest, tak. To, może, to mogło być lata 50. Jaka to marka? 80. I tak to współczesność gdzieś tu znikała. Bardzo mi się podobała scena, kiedy policjant pisał na maszynie, a obok miał skaner do tych odcisków palców i laptopa. To było zupełnie... Rzeczywiście, też z tą maszyną miałem problem. Dlaczego on pisze na maszynie, a potem no, to jest już bardzo dawny czas, jak pisało się na maszynie. To prawda, może to dotyczyło tego, może Finowie mieli też taki problem, że u nas bardzo długo policja pisała na maszynie, bo nie stać ich było na komputery. A może to o to chodziło. Moim zdaniem bardzo dobrze, że widzimy takie rzeczy. Moim zdaniem to wszystko było zamierzone. Nie zjawi się na planie coś, czego reżyser nie chce po prostu. Albo nie oczekuje. A jeżeli się nawet zjawi, to nie trafi do ostatecznej wersji filmu. Proszę? A jeśli nawet się zjawi, to nie trafi później do ostatecznej wersji filmu. No tak, no tak, tak. To zawsze no jest wybór. Przecież no tak. Druga reżyseria, czyli montaż. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Czas nam się kończy. Jesteśmy już umówieni na kolejne. 9 października film Manifesto. Naszym gościem będzie Katarzyna Herman. Tym razem, ponieważ oglądaliśmy film znacznie dłużej przed premierą, czy wcześniej przed premierą niż ostatnio. Dlatego tym razem, jak napiszecie wasze recenzje, które macie 2 tygodnie, taki mamy deadline, to będziemy je po prostu publikować jeszcze przed premierą, bo na tym taki jest też zamysł, żeby jednak razem z premierami filmów nasze recenzje z tych warsztatów pojawiały się w sieci, w internecie. To chyba tyle. Pamiętajcie też próbować wyszukiwać głębszy wymiar tych obrazów, bo to też jest bardzo ciekawe, bo to wtedy się rozpoczyna dyskusja i rozmowa, bo właśnie bardzo ci dziękuję też za ten głos, bo ja o tej zmianie zupełnie nie myślałem, a to jest też bardzo ciekawy trop faktycznie, który w tym filmie można wyłuskać i za nim pójść, więc warto szukać głębszych wymiarów. I kolejny też tropem jest właśnie pewien element filmowego rzemiosła, czyli scenografia, jeżeli recenzja również może być zbudowana o interpretację scenograficzną przecież. Może to być ciekawy pomysł w ogóle na napisanie. Napisanie niekoniecznie z wszystkich filmów, ale na przykład z tego. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia niebawem.